Cześć, tutaj Justyna. Witam Was bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. Dziś pokażę Wam edukacyjny domek malucha od firmy Fisher Price, przeznaczony dla maluchów od 6 miesiąca życia. Edukacyjny domek malucha prezentuje się bardzo sympatycznie. Mamy tutaj czerwony dach z kominem, na którym siedzi ptaszek. Ptaszek jest ruchomy. Nad drzwiami znajdują się przyciski z numerkami. Tutaj mamy też lampę, jest to taka latarnia, natomiast nieco niżej znajduje się okienko, w którym macha do nas sympatyczny, znany wszystkim szczeniaczek. Do naszego domku możemy zadzwonić, znajduje się tutaj także wesoła żabka, a nad nią mamy suwak, którym możemy ustawić sobie poziom trudności zadań. Po drugiej stronie znajduje się obrotowy motylek oraz skrzynka na listy, którą możemy otwierać. Ostatnim elementem są ruchome, czerwone drzwi, które sympatycznie się do nas uśmiechają. Mamy tutaj także wycieraczkę z całym alfabetem oraz kształtami. Wnętrze domku prezentuje się bardzo przytulnie. Mamy tutaj jasne, pistacjowe ściany, okienko, przez które widzimy bawiącego się szczeniaczka. Mamy tutaj także specjalne klawisze z zadaniami. Tutaj znajduje się głośnik, a także suwak umożliwiający nam włączenie zabawki. Mamy do wyboru dwa poziomy głośności. Nieco wyżej znajduje się zdjęcie szczeniaczka i jego przyjaciół. Zegar, którym możemy sterować. Włącznik i wyłącznik światła. Lampka oraz szafka z sortownikiem kształtów. Aby włączyć zabawkę, należy przesunąć suwak na pozycję wybranej przez nas głośności. Poziom pierwszy. Pobawimy się? Poziom pierwszy to odkrywanie przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca życia. Znajdziemy tutaj zajmujące wesołe zabawy, takie jak włączanie lampki, obracanie motylka, czy też naciskanie przycisków zachęcających maluszka do aktywności, a następnie nagradzają tę aktywność dźwiękiem i ciekawymi wypowiedziami. Maluszek słucha pierwszych słów, takich jak 1, 2. Na początek wypróbujemy sobie włącznik światła. Włączone. Światełko faktycznie się włączyło. Wyłączone. Światło włączaj i wyłączaj, w dół i w górę włącznik przełączaj. Jestem żółtą lampką. Pod lampką znajduje się szafka do sortowania kształtów. Do wyboru mamy pomarańczową gwiazdkę, zielony trójkąt, żółte kółko oraz niebieski kwadrat. Oczywiście kształty mogą wędrować do szafki, a po zabawie możemy je bez problemu wyjąć, otwierając szafkę. Teraz sprawdzimy działanie zegara. Możemy obracać jego wskazówki na kolorowej tarczy, dzięki czemu dziecko zaznajamia się z symbolami cyferek. Pod sympatycznym zdjęciem w niebieskiej ramce znajduje się okienko, które możemy otworzyć. Wyjrzyj przez okno, co tam widzisz? Może szczeniaczka? Au! Hurra! Ty widzisz mnie, ja widzę cię. Jak miło bawić się w pakuchu! Do sprawdzenia wewnątrz domku zostały nam jeszcze 3 kolorowe przyciski. Chcą się bawić dzieci, gdy słońce na niebie świeci. Na zewnątrz czeka na nas równie dużo niespodzianek, na przykład skrzynka na listy, która wesoło się z nami wita. A, B, C, D, E, R, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, L.
C-U-W. Do skrzynki włożyć możemy dwa dołączone listy. Jeden jest pomarańczowy, drugi fioletowy. Motylek nie wydaje dodatkowych dźwięków, dlatego wędrujemy dalej. Na dachu znajdują się otwory z kształtami. Są to oczywiście te same klocki, które mogliśmy włożyć do sortownika. Spróbujemy teraz wypróbować kolorowe przyciski z cyferkami. 1, 2, 3, 1. Teraz poznaj numer 1. Numer 1 jest dla ciebie. 1, 2, 3 i ja. Na zewnątrz również znajduje się okienko, które możemy otworzyć. Wejrzyj przez okno, co tam widzisz? Może szczeniaczka? Pa! Hurra! Ty widzisz mnie, ja widzę cię. Jak miło bawić się. Pa, kubu! Okienko możemy zamknąć, a następnie wypróbować przycisk z dzwonkiem. No, przycisk niestety nie działa. Ale na pewno zadziała żabka, która wydaje zabawny dźwięk przypominający zgrzyt. Przejdziemy teraz do drugiego trybu nauki dla nieco starszych dzieci. Jest on przeznaczony dla maluchów od 12 miesiąca życia. Na tym poziomie dziecko zachęcane jest do czynnego udziału w zabawie, na przykład do poznawania kształtów, sprawdzania poczty czy też otwierania drzwi. Maluszek słucha pytań takich jak: co znajduje się w środku? Sprawdzimy, co zmieniło się w tym trybie. Wyjmujemy pocztę. Zamykamy skrzynkę. I oczywiście listy możemy z powrotem wysłać. Chcesz wysłać list? Zamknięte! Gotowe do wysłania! Motylek nadal nic nie robi. Sprawdzimy teraz przyciski na górze. 1. Żółty trójkąt. 1. 2. Niebieskie koło. Fioletowy kwadrat. 3. Fioletowy kwadrat. Otworzymy teraz okienko. Otwórz okno, rozejrzyj się, a później uważnie zamknij je. Zamykamy. Warto sprawdzić działanie kolorowych przycisków wewnątrz domku. Jest taki piękny dzień! Które również nieco zmieniły swoją funkcję. Pada deszcz! Jeśli humor masz, od rana w ręce klaszcz! Jeśli humor masz, od rana w ręce klaszcz! Kiedy humor masz, od rana buzia się uśmiecha sama. Jeśli humor masz, od rana w ręce klaszcz! Tak! Przejdź do środka. Co widzisz? Ja widzę zegar, lampę i szczeniaczka. Możemy również włączyć lampkę. Światło włączone! Światło wy... Gdy jest ciemno, światło włącz, widno zrobi się. Wstało słońce, nowy dzień, wyłącz światło, bawmy się! Hurra! Do sprawdzenia został nam jeszcze ostatni, trzeci tryb. Jest to naśladowanie. Pobawimy się w naśladowanie.
Tryb ten przeznaczony jest dla dzieci od 18 miesiąca życia. Tym razem rozpoczniemy od zajrzenia przez okno. Sprawdzimy teraz działanie kolorowych przycisków. Witam! Cześć! Gotowi na zabawę? Ponownie możemy zajrzeć do skrzynki na listy i wrzucić do niej przesyłkę. Sprawdzimy teraz, co zmieniło się wewnątrz domku. Światło włączone. Czas na zabawę. Czas spać. Światło włączone. Czas spać. Ostatnie do sprawdzenia zostały nam kolorowe przyciski. Do kogo dziś zadzwonisz? Jaka jest pogoda? Graj na komputerze. Klik, 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 klik. Przyciskaj guziki i klikaj. Dzwoń do przyjaciela. Miło jest usłyszeć cię. Gotowi? Zatańczmy. Edukacyjny domek Malucha, który pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, to świetna zabawka, która spodoba się każdemu dziecku. Jak widzicie, rozmiar domku jest całkiem imponujący. Na pewno każdy dzieciaczek bez problemu się tutaj zmieści. Dodatkowo poziom zabawki możemy ustawić do wieku dziecka, dzięki czemu będzie mogło ono korzystać z atrakcji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domku. Domek jest bardzo ładnie wykonany, dlatego ja oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!